Siemanko, nazywam się Wojtek Pawlusiak, znajdujemy się właśnie we Francji z ekipą Snowshow. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak zrobić backside 180, czyli obrót o 180 stopni wokół własnej osi. Aby poprawnie wykonać backside 180, pierwsze minimalnie rotujemy barki, później przenosimy ciężar ciała na taila i wykonujemy ollie. Odjeżdżamy na switch, czyli na drugą nogę do przodu. Gdy umiemy już backside 180, możemy spróbować wykonać go na skoczni. Bardzo ważnym elementem backside 180 na skoczni jest odpowiednie dobranie prędkości. Nie możemy pojechać ani za szybko, ani za wolno. Zbliżając się do wybicia, możemy najechać albo na płaskiej desce, albo minimalnie na palcach, żeby czuć się pewniej. Będąc już w powietrzu, możemy złapać graba, który nada nam więcej kontroli. Mniej więcej w połowie lotu zaczynamy już szukać lądowania. Będzie ono świetnie widoczne. Pamiętajcie, że musimy odjechać na switch, czyli na drugą nogę. I najlepiej nie rewertować, czyli nie wracać na swoją. Mam nadzieję, że moje wskazówki pomogą Wam nauczyć się tych triczków. Pamiętajcie, żeby w snowparku zachować szczególną ostrożność, a triki robić z głową. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i do zobaczenia na stoku.